Dzień dobry, witajcie moi kochani. Lecimy dalej ze świątecznymi przepisami, ale chciałam wam zrobić barszcz na zakwasie z uszkami. Ale żeby to zrobić, to musimy najpierw zrobić ten zakwas. Zakwas się robi około 5 dni, więc akurat mamy szansę na to, żeby ten zakwas teraz zrobić, spróbować sobie i w ten sam dzień nastawić nowy zakwas, żeby zrobić sobie barszczyk w ten odpowiedni dzień. Świeżutki barszczyk. Uszka oczywiście możecie zrobić wcześniej, tak? No ale zakwas wstawimy już dzisiaj. Za 5 dni zrobimy cały przepis i wtedy zobaczycie, czy warto go robić w Wigilię. Jeszcze macie szansę na zakup Thermomixa, także jeżeli byście chcieli się dowiedzieć, jak to zrobić i w ogóle, to się śpieszcie, bo naprawdę nawet warto komuś taki prezent super zrobić. No, ale już dosyć tego gadania. Zaczynamy robić zakwas. Dzisiaj zrobimy tylko zakwas i powiem wam, ja zrobię oczywiście pół porcji. No bo mówię, te przepisy, żeby wszystko przerobić, to jest ciężko. Więc tak, aby zrobić cały zakwas, mamy 7 ząbków czosnku. Ja daję 4 dam. Ale z racji tego, że mam takie dosyć duże, to dam, przekroję je na pół. Więc lecimy. Zakładamy miarkę z pokrywą. Przycisk dalej, 2 sekundy, obroty 6. Dalej, teraz tak, 500 gramów czerwonych buraków obranych, czyli ja powinnam tu dać 250, tak? Nożyk jest. Pokrojonych na kawałki. Aha, 300 miała, nie wytarowałam oczywiście swojej wagi. Ale mniej więcej 250 muszę dać, no to tak zostanie. Dobra, dalej, bo mam przygotowanych 500 gramów i muszę to podzielić na pół. Teraz tak, 10 sekund, obroty 4. Rozdrabnianie. Gotowe. I teraz przełożyć to do czystego glinianego naczynia, około 3 litrów. Ja wam powiem tak, ja co prawda nie mam glinianego, ja mam duży słój. I przełożę do tego słoja. No. Czy to będzie takie proste? Tak pokazuję wam, że tak powiem, tyłek Thermomixa, może jakoś tak spróbuję. Zobaczycie, zaraz zresztą wam pokażę, jak wyglądają, o, te buraki. No właśnie, do glinianego by było prościej, bo jest większy otwór. Jak macie naczynie gliniane, no to jak najbardziej. Dobra. Powiedzmy, że to jest zgarnięte. Bo i tak wam powiem, że zaraz będziemy znowu mielić. Ła, takie mega ostre. Na razie to odstawiamy. Lecimy dalej. Znowu 500 gramów czerwonych buraków, czyli ja daję 250. Bo mówię, no ja na próbę chcę zrobić, więc nie chcę robić całej tej porcji, ale niestety dni fermentacji i tak dalej musimy zachować. No i lecimy dalej, zakładamy miarkę z pokrywą, dalej, tak samo, 10 sekund, obroty 4. Mapki mi się zafarbowały, ale nic, nie lubię w rękawiczkach. I teraz to przekładamy znowu do tego naczynia glinianego, w moim wypadku do słoika. No. Czyli w sumie powinno być, jeżeli chcecie zrobić całość, to jest kilogram buraków. Ja mam... Nie no, magia. Rozsypuję wszędzie. Dobra, jakoś poszło. Nie jest tak najgorzej. Ach.
Troszkę tam zostało, ale to nic. I teraz tak. Znowu odstawiam ten swój słoik. Namacham Wam się dzisiaj ręką. I teraz tu mamy tak. 1000 gramów wody. Ja wlewam 500, tak? Bo robię pół porcji. U, 513 jest ok. I teraz tak, 4 liście laurowe, to wrzucimy 4. Ziele angielskie 4. Ziarenka. Akurat te przyprawy to mogą być takie zachowane porcje, jakie są. 3 łyżeczki soli. Czyli ja daję sól, to może dam jednak 1,5 łyżeczki. Tak samo będzie z cukrem, czyli 1 łyżeczkę cukru. I teraz tak, zakładamy pokrywę. Przycisk dalej. 10 minut, 100 stopni, obroty 1. No i co? Ja w tym czasie sobie tu ogarnę i zobaczymy, co dalej. No i słuchajcie, mili moi. Barszcz, ta woda już z przyprawami typu liść laurowy, ziele angielskie, cukier, sól zagotowała nam się. I dalej mamy tak, wyjąć naczynie i zostawić do ostygnięcia na około pół godziny. Następnie zalewamy tym ugotowane, te buraki, tą wodą zagotowaną z tymi przyprawami, zalewamy buraki. Ale słuchajcie, tu w przepisie, pamiętajcie, klikamy na te 3 kropeczki, znajdujemy szczegóły i tu jest mnóstwo takich fajnych wskazówek, co dotyczące właśnie tego zakwasu. Więc tak, chleb dodawany do zakwasu, bo później dodajemy kromkę chleba żytniego, można podzielić na mniejsze kawałki, 3-4 kawałki. Zakwas musi stać w ciepłym miejscu, żeby się nie przeziębił, bo wtedy może się zepsuć. Teraz tak, to gliniane naczynie, w moim wypadku ten garnek, przykrywam taką gazą. Możecie użyć do tego pieluchy tetrowej. Gazę, no to wiadomo, można kupić w aptece, pieluchę, no to nie wiem, sklepy dla dzieci nawet. I to przykryć po to, żeby ten zakwas miał dostęp do powietrza. Nie może być zakryty szczelnie, bo się nam zepsuje albo po prostu nam się nie zrobi. I teraz drugiego dnia zakwas zaczyna pracować, czyli zaczyna pojawiać się taka piana, która powinna zniknąć. Jeśli, no i to wiadomo, to jest naturalny proces. Jeśli ta piana przekształci się w pleśń, no to niestety nasz zakwas się nie nadaje. I to jest wina tego, że albo było źle umyte naczynie, albo na przykład chleb był z ulepszaczami, nie był to jakiś tam naturalny chleb. I co tu jeszcze? Albo jest zbyt gruby materiał zawinięte to naczynie gliniane albo słoik i jest zły przepływ powietrza, albo jest zbyt niska temperatura. Po prostu mnóstwo rzeczy jest, które może spowodować, że się zepsuje ten nasz zakwas, tak? No i teraz przed przedsadzeniem zakwasu należy wyjąć chleb. Uzyskany zakwas powinien być klarowny i rubino-czerwinowy. I teraz możecie oczywiście kupić zakwas gotowy, ale wtedy używać go 300 gramów, bo ten naturalny jest mniej skoncentrowany. No i pamiętajcie, żeby nie przekroczyć ilości w naczyniu 2,2 litra, tak? Czyli 2200 gramów. No i tak, tu jest też wskazówka, żeby barszcz czerwony najlepiej zrobić dzień przed Wigilią. No, nam zostało 10 dni, więc tak naprawdę zobaczymy, jak to wyjdzie. Możecie już ten następny zakwas, jeżeli zobaczycie, że nic się nie dzieje, w ten sam sposób wstawić jeszcze raz. No to co? Odstawiłam naczynie i za pół godziny pokażę Wam, co robimy dalej. No i kochani, wystygła już ta woda. Więc teraz zalewamy tą wodą buraki. O, ja trochę sobie poruszam, żeby to się równo... I co dalej? No i następnie położyć chleb. Mówię, możecie to
podzielić na 2-3 kawałki. No już się uburaczyłam się. O, gdzie ta moja kopystka? Ja sobie to troszkę... No. No i co? I teraz tak, naczynie przykrywamy. Ja sobie tu jeszcze to dopracuję, ale ogólnie przykrywamy gazem. Ja sobie daję gumeczkę. I zostawiamy to, słuchajcie, na 5 dni w ciepłym miejscu. Także jeżeli chcecie spróbować razem ze mną ten przepis, barsz na zakwasie z uszkami, no to musicie dzisiaj już nastawić koniecznie ten zakwas. No to co, pozdrawiam Was i za 5 dni będziemy kontynuować przepis. Ewentualnie mogę Wam podać, co trzeba, aby dalej kontynuować. No to tak, potem barszcz, czyli 900 gramów czerwonych buraków, 60 gramów marchewki, 60 gramów pietruszki, 60 gramów korzenia selera, sól, liść laurowy, ziele angielskie, woda, koncentrat lub kostka bulionowa, pieprz, majeranek, czosnek, cukier, grzyby i zakwas. Teraz tak, farsz do uszek, grzyby suszone 80 gramów, woda, cebula, oliwa z oliwek, łyżeczka soli, pieprz. I do ciasta mąka, oliwa z oliwek i ciepła woda. No i to wszystko, to są składniki, które będziemy potrzebować. Więc co, za 5 dni robimy barszcz, robimy uszka. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Już się nie mogę doczekać, bo powiem Wam, ten zapach tu jest niesamowity. Ja już bym wciągnęła taki, ale no to nie ma smaku. Także słuchajcie... Ja wiem, że bez Thermomixa też można zakwas zrobić. Można dolać do tego na przykład sok z ogórków kiszonych. No na pewno są różne, różniste sposoby na zakwas. No ja robię tak. Jak macie jakiś fajniejszy sposób, lepszy, prostszy, to podajcie. Będziemy robić następnym razem inny. Pozdrawiam Was, buziaki, pa!